Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moim gościem jest Cezary Pontewski, który wydał właśnie materiał pod tytułem To jest Bełkot. Jest on dostępny na stronie ponciaty.pl na pay -per View, Albo możecie poczekać do 30 maja, gdzie on wjeżdża na YouTube'a i na oficjalnej stronie Cezarego Pontewskiego. Na YouTube'ie będzie dostępny też cały. Więc zapraszam do rozmowy o to jest Bełkot z Cezarem Pontewskim. Dobra, no, a co do Rejenta, to Rejent... Mi mówi, że on się zbada, bo ja mu mówię, stary, ty powiedz, bo rent ma ten problem, że on kurwa yy, nie jest lubiany aż tak przez ludzi, że ludzie go odbierają jako psychola kompletnego i że jest zbyt hamski. Hmm. Ja mu mówię, stary, ty, ty jesteś zbyt chamski, bo jesteś kurwa autystyczny. Masz rys autystyczny tak. i ty nie kumasz pewnych jakby tak, norm tak, tak, społecznych i dlatego tak, jesteś, tak. kurde, tak hamski dla ludzi. I moja żona musiała się strasznie przyzwyczaić do niego, i, i on mówi, że nie, że on nie będzie o tym mówił bo to będzie manipulacja. I on ja takie, to nie jest manipulacja, ty taki jesteś stary. I on mówi, że on się pójdzie przebadać i jak będzie wyjdzie, że ma autyzm, to będzie mówił o autyzmie. Więc to też jest moim zdaniem jego totalny rys autystyczny, że on <grym> tak. wiesz, nie jest w stanie powiedzieć, jakby sfabrykować czegoś, ale więc jest jak najbardziej w kierunku e, zdiagnozowania się i, i może ludzie mu wybaczą więcej. <grym mam <grym nadzieję. Całkiem możliwe. Całkiem możliwe. Chociaż... Nie, na przykład Tomasz Kwiatkowski nie ma żadnych usprawiedliwień na swoje krzywe zachowania. Jedyne co, że jest Tomaszem Kwiatkowskim i jest mu to wybaczane. No, jakiś, to spektrum uroczości też jest takie. No, ale różne ty, ty, ty u ludzi. Nie, nie myślisz, że on powinien się trochę zdiagnozować? Żeby tam ludzie skupili? A, okej, okay, a ma to i to. I, i, i mu wyjebie. Tak, że... tak jak na komputerze starym, tam 300 wirusów, kurde, wiesz. Dla przyzwoitości powinien jakąś wymówę sobie znaleźć, przynajmniej, przynajmniej fałszywą. Nie? Ten, no, ja bym się. Właściwie ja chcę, chcę się zdiagnozować na DHD, więc ja, ja, ja z przyjemnością pójdę na jakiś test i, i zobaczę, czy, czy co ja mam. Bo re, ja cały czas ścisnę rejenta, a on nie ma żadnego narzędzia na mnie, więc chcę mu też dać, że on może mnie mhm. jakby czymś szkalować, nie wiem, Może to. No, no polecam. No. Polecasz. Nie, nie, absolutnie nie, nie, nie będziemy o tym gadać, e, e, bo Cezary ma DHD. <laughs> nie, to wy spoko. Ale tak ogólnie, jak się pan. Ty, Zary, nagrałeś materiał. Hej, jo! Oh. W ogóle jesteś pierwszym gościem. Powrót po prawie 40 odcinkach podcastu, proszę Państwa, ten człowiek zapoczątkował tą całą serię. Dobry wieczór. Tak, ja byłem pierwszym. Ty byłeś przeciw, pierwszy, pierwszym gościem, który przyszedł i twierdzi, że w ogóle nie pracuje nad bitami. I podoba mi się w tym odcinku, że ty odkrywasz sam, że jednak pracujesz, ale bardziej. E, sposobem podania i, i, i prezencją sceniczną niż tekstowo. Coś sam odkrywasz w trakcie odcinka. Dużo mi to dało, P naprawdę, naprawdę. Naprawdę? W czasie rzeczywistym się dowiedziałem o sobie rzeczy e, live. No. I teraz już przygotowałem taki fragment, który trochę tam coś widać popracowanie. Tylko, bo widzisz, bo ja nie rozumiałem y, y, idei pracy, bo ja, bo ja jak, jak, jak sobie to y, projektowałem, że chodzi o pracę z tekstem przy tekście w domu. I ja po prostu nie traktowałem tego jako pracę, że coś mimowolnie, co się dzieje. Mm -hmm. A rzeczywiście tak jest, że często praca się wy wykonuje mimowolnie i ja tą pracę mimowolną po prostu wykonuję. No na scenie to też jest praca. Tak, to, że, tak. że działasz, że testujesz. Ja od ciebie kiedyś najlepszy komplement usłyszałem, ee, co mnie strasznie rozbawiło. <laughs> wiesz, wiesz o co chodzi? Nie. Nie? Że ty mi powiedziałeś kiedyś, że Antek... To jest niesamowite, bo ty zawsze bombisz na tych testach, a potem na trasie rozpierdalasz. Jak to się dzieje? <laughs> <laughs> to jest ta praca, którą ja siedzę i, i dłubię, bo zostałem ukarany na, na testach za brak pracy bombą. No widzisz, to nie jest ADHD. Wydaje mi się, że to, to cię wyklucza z ADHD. Tak, że bo, ja nie mogę umiejętność, mieć? Umiejętność stary pracowania. W sensie umiejętność u podstaw, usiąd Stary, Ja na przykład potrafię, ja, ja odkryłem to dopiero, że ja potrafię. Jakby wziąć się do pracy, tylko jeśli będę miał gratyfikację za chwilę. Albo ja na przykład wybrałem dzisiaj te rzeczy, które, yy, yy, które będziemy robić. Nieprawda? Bo ja po prostu się fizycznie nie byłem w stanie do tego. A co to było za postowanką w niedzielę wielkanocną, że siedzę i wybieram? Ja po prostu czasami, wiesz, co Aha, potrzebuję. <laughs> potrzebuję. Znaczy nie, inaczej. Robiłem trochę przegląd, no. ale nie na pewno nie pod kątem... A, bo ja wiedziałem, że i tak tego nie wybiorę wtedy. Ale robiłem taki trochę starego telefonu ten. Ale, bo ja tak wiem, że wybiorę i tak w ostatnim momencie rano. Nie? Aha. Okej. Okay. Ale to co? To, to wyklucza mnie co? Mnie wyklucza z ADHD? No wyklucza cię, bo jakby ADHD polega na tym, że jest to takie y, 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 jakby i inne... Y, Postrzega inne odbieranie dopaminki, która jest często w trybie braku. I jeżeli organizm osoby z ADHD wyczuwa, że dopamina prawdopodobnie nie będzie wystarczająca, bo dla mnie nie jest. Jeżeli siedzę po prostu i wiem, że to co, to nad czym pracuję, dopiero ja kto komuś pokażę za 10 dni, na przykład albo za, za 20, to w ogóle mnie to nie jara. To... Ale to mi się wydaje, że trochę. Tutaj wejdzie mój dyplom psychologa, mhm. uwaga, flex, że mylisz zdolność do odroczenia gratyfikacji z ADHD. By, że, 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 że kurde, wiesz, ja nie jestem ekspertem od tego absolutnie, ale może jest tak, że jednocześnie, jeżeli masz zdolność do odroczenia gratyfikacji e, i ADHD, to może być coś takiego, że, że, mhm. że ten, że, że nie. No, może tak być. Nie, Mo nie wiem, czy to, czy to jest połączone. Nie wiem, czy to, znaczy, 100%, tak. czy to jest masz, połączone. Masz może tak być, że po prostu jesteś, wiesz, że możesz się skupić, jeśli jesteś zafiksowany na no. jakiejś rzeczy i możesz być zafiksowany. Dobra, to nie chciałem Cię wykluczyć. Przepraszam. <grym> bo, ja ja też tak, bo ja też tak miałem. Teraz. Dobra, ja już się wysprzęgle. Ja mam ADHD ogólnie. Wczoraj <grym <grym się dowiedziałem, że mam ADHD i, i było to dla mnie bardzo mind blowing yy, się dowiedzieć. I też tak miałem, że. Że, że mnie w ogóle nie. Bo Sebek i Basia mają, i oni mnie w ogóle nie, nie wkluczali do swojej socjety, dopóki ja się nie, nie. Oficjalnie nie dostanę potwierdzenia i po prostu się czułem taki wyautowany, że oni podważają kurwa moje problemy i wiesz. To ja mówię, Ja też jestem jednym z was, przyjmijcie mnie do klubu. No i zobacz, i zrobiłeś mi to dokładnie samo. Zrobiłeś tak, zrobiłem. wykluczyłeś mnie ze strefy DHD. Bo sam dostałeś krzywdy ze strony swoich przyjaciół. Niestety, ludzie, ludzie to sobie robią cały czas, i gdyby przestali, to by był świat lepszy. No dokładnie. Ale to czekaj, to oni, mają, oni mieli wcześniej papiery potwierdzające ADHD. Mhm. Obo oboje? Tak. I, i... Y no Basia miała trochę wcześniej, powiedziała Sebastianowi, bo też w ogóle w życiu bym się stary, jakby nie Tomasz Kwiatkowski, to bym nie po by poznał Basi. I Basia by mi nie powiedziała, że ja stary powinienem się zdiagnozować po prostu i, i pomyśleć nad... że to jest tak, takie niesamowite, że stary przypadek świadczy o tym, czy ty się dowiesz o sobie prawdy i coś z nią zrobisz, czy no. po prostu do śmierci będziesz kurwa. Robił jakieś dziwne rzeczy i nie wiedział czemu, na przykład. No tak, środowisko, tak, bardzo wpływa na to, gdzie, gdzie się urodzisz, w jakimi ludźmi się otaczasz, czy, czy wiesz, będziesz miał pomoc taką. Ale to super, to super że ją poznałeś. I, I co? I ona była już wcześniej zdiagnozowana, tak? Że... E, nie, nie, ona też dosyć niedawno. E, potem, e, bo wiesz, my przyjrze przyjrzeliśmy się temu, jak nasze spotkania wyglądają, że stary po prostu Sebastian chodzi, e, kółka robi. Basia coś albo coś robi yy, yy, w, w kuchni, to nie, jak, to nie jest jej kuchnia, to ona musi pójść do kuchni i zobaczyć ten. A ja stary siedzę o taką o, i kręcę loka i, i, i coś tam, wiesz, po prostu próbuję. I tak sobie zda, zdałem sprawę, że, że my tu mamy jakiś klub ludzi yy, trochę Nerwowo. Nie, nie chcę <laughs> powiedzieć yy, żadnego pojedynczego słowa, więc powiem sobie innych. Ale czekaj, nie neurotypowych, tak to się nazywa. Neurotypowych. Neurotypowych, o dokładnie. Eee, ale to ciekawe, wiesz, co, jak ty o tym powiedziałeś o chodzeniu, ja ostatnio miałem gości i typ mnie zapytał, czy mogę usiąść. Bo się stresował, Aha. bo ja cały czas chodziłem, tu przynieść mhm. coś tam, załadować, wiesz, nagle zmywarkę zacząłem ładować, w połowie, kurwa, spotkania, jak ludzie do mnie przyszli, wiesz, sprzątać pokój, wiesz, jakieś takie, co ja w ogóle robię, nie? Mhm. I. Więc no ja może też się przed, diagnozuję na to ADHD. Ja uważam, że totalnie powinien dać. Ja na początku się ucieszyłem też, bo wiesz, też pomyślałem, że wow, zrobię godzinny materiał e o tym, że mam ADHD, a na końcu powiem, i wiecie co, i mam ADHD. E tylko w ogóle problem jest taki, że na nikim to nie robi wrażenia. Wczoraj koleżanka do mnie napisała, jedyne bo wiedziała, że mam diagnozę, wczoraj napisała, i jak tam, Cezary, ADHD czy popierdolony? No, nie wiem. Chyba, no to pierwsze potwierdzone, ale mogą być współistniejące. Absolutnie, możesz być. to. <noise> więc stary, więc to nie w ogóle nie robi... Wra... Stary, ja powiedziałem mojemu staremu, bo wiem, że od starego mam ADHD i mówię mu tato. No, ja, też, no. stary, ja, ja do niego dzwonił, i mówię, tato, słuchaj, muszę ci to powiedzieć, nie wiem, usiądź albo coś, bo ty, dziadek, dziadek Stefan, ma, mieliście wszyscy ADHD. I on tak tylko... No słuchaj, no każdy jest jakiś, no. Ale to co? Kiedyś pojechaliśmy z tobą do, do lekarza y, od tego y, uczulenia, i co, specjalista też powiedział, że masz nie, y, uczulenie, a nie miałeś. I co? Więc to było tak, takie groundbreaking dla niego. No <laughs> bo ADHD nie brzmi jak poważna jednostka chorobowa. Tak, to, to nie brzmi w ogóle jak co, cokolwiek, czym ludzie, co ludzie niektórzy nawet podważają w ogóle, że istnieje. Bo nie? to diagnozują dzieciom, no, jest tak. niespokojny, chodzi, nie może się skupić, o Boże, wiesz, kurde, idź się popłacz, nie, wiesz. Więc, ale mnie uderzyło właśnie to, co ci mówiłem, zanim zaczęliśmy nagrywać, że mój kumpel, bo tutaj pan Michał, który dźwięk obrabia do tego, chociaż nie wiem, czy mogę to powiedzieć, więc Michał wreszcie go powiedz mi, czy mam to wyciąć? Eee, zdiagnozował się z ADHD, a myślał, że miał depresję. I wiesz, to, to jest poważna rzecz. To, jest no chuj. To, się, to się okazuje, że. No to wiesz, bo to jest rzecz alienująca też. Ja, ja mam wrażenie, że wiesz, moje, wie, większość moich problemów interpersonalnych wynikała z tego, że ja mam zakłócenia uwagi, stary. Ja nie umiem rozmawiać z ludźmi. Ja na przykład. Ja, ja z kimś robię Smoltok i po dwóch sekundach już mam. Aha, dobra, już mnie to nie obchodzi w ogóle. I w ogóle chcę w ogóle się ten, ale i wiesz, i ludzie stary. I teraz tak, im są dwie szkoły teraz. Sebastian Filipkowski jest osobą, która mówi. Dobra, kurwa, to ja ci powiem coś ciekawszego. I A, mówi dalej. Okay, ja jestem osobą Dominacja. która, Tak. Ja jestem osobą, która jest zawstydzona swoją e, ułomnością, bo ja wiem, że to jest mój, moja sprawa, że ja nie umiem się teraz... Bo to nie jest tak, że ty mówisz nieciekawe rzeczy albo ktokolwiek, tylko ja po prostu nie potrafię... Aha, e, wiesz, i, i ja, ja, ja się czuję zawstydzony. Ja dlatego crowdworkować nie umiem, już teraz wiem, bo ja Cię po prostu... Nudzą ludzie. No to jest trochę uproszczenie, ale ogólnie no to tak. No. O czym ja mam z nim rozmawiać, stary? No. <grystanie> co mi <mnie> za... <grystanie> O Jezu, ale... Czyli dobra, czyli twoja strategia jest wycofania się, tak? Że jest albo... Tak jak no Sebastian... że ja wiesz, że ja po prostu uciekam wzrokiem, że się czuję niepewnie po prostu w rozmowach często z ludźmi, no. bo, bo, bo w trakcie rozmowy czuję, że już do niej nie pasuje po prostu. Wiesz o co chodzi? Ja się nudzę rozmową. Ja, ja mam tak, że gadam z kimś, i już tak, wiem, jak to się zdanie skończy, już się domyśliłem, tak. jak to zdanie się tak, skończy, tak, tak. <laughs> wiem, co, że ta rozmowa pójdzie i wiem, gdzie będziemy odtwarzać jakiś, kurde, schemat dyskusji i czasami po prostu mam ochotę wypierdolić dyskusję na plecy i po prostu zaczynam mówić jakieś dziwne rzeczy hmm. i, i wkładać jakieś dziwne rzeczy, żeby po prostu zniszczyć schemat tej dyskusji, jaka będzie hmm. następować ten... Tak, no ja też tak miałem, dopóki się właśnie nie dowiedziałem, że mam ADHD, i wtedy poczułem wstyd. Po, po, wtedy poczułem, y, bo, bo mam jasno na papierze, że to ja y, jestem od one out, wiesz o co chodzi. Okay. Y, że, że to nie jest tak, że ktoś mówi dziwne rzeczy, tylko ja po prostu mam y, słabe narzędzia percepcyjne, które mi uniemożliwiają. To. I ja się od tamtej pory mam taki kryzys tożsamościowy, że ja po prostu, wiesz, stary, kurwa, no nie wiem, no muszę albo popracować nad sobą, ale ogólnie to jest śmieszne. No i wiesz, w ogóle starym przykład się dowiedziałem, wiesz, i, bo adhd w ogóle też bardzo dobrze się ze sobą kumają. I ja miałem takie coś, jak, jak yy, że miałem ochotę do wszystkich ludzi, z którymi ostatnio miałem satysfakcjonujące rozmowy, zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, przebadaj się, stary. Tak jak, jak się ruchasz z kimś, a masz chlamydię, nie? albo jakiegoś innego Henryka, <noise> dzwonisz do partnerów. No przecież materiał sam ci się pisze, to jest dobry bit, stary, to powinieneś wziąć eee. do materiału teraz. Eee, no może i tak, no. Znaczy mam tam parę, wiesz, jakichś tam wymyślonych, yy, znaczy takich obserwacji już, yy, no ale też mam inne rzeczy, który, którymi się zajmę w następnym materiale. No ogólnie mam życie teraz takie, dosyć takie, że, że się dużo intensywnie zmienia. Ja już wiem, stary, że, że po tym czasie, jak teraz przejdę, to będę Pokemonem zupełnie nowym, E, e, Charlie's już teraz. No. Skóry, idziesz dalej. Tak? Tak, że, Super. Tak, że jest to pojebane. No. A nie masz, to jeszcze ostatnie pytanie do tego tematu, a nie masz wrażenia, że teraz to może się stać, że nie używasz tego jako wytrycha do wszystkich swoich cech osobowości, a po prostu jesteś czymś więcej niż ADHD, ale przyk przykładasz ADHD do wszystkiego, czym jesteś? No myślę, że tak, ale, ale to tak samo jak, wiesz, bo, bo to po prostu to jest nowe dla mnie i dlatego tak samo jak se kupisz nowe buty, to stary, potrafisz sobie z nimi spać, Spisz albo one na biurku. Tak, to, tak, nie to nie znaczy, że to być. będzie twój wytryk do końca życia. Tak, okay. I pewnie ci się wyrówna z innymi butami już potem. Ale na razie to jest dla mnie po prostu stary po... Yy, Nieźle pogrzane, że tak powiem, bo nie wiem, czy możemy przeklinać, Użem, jesteśmy po piękni. Nikt tego nie, nie ogląda, więc. A, no dobrze. Nie, w ogóle robiliśmy testy, że opowiadaliśmy żarty. Nie, nie, nie było testów, w sensie tak pomyślałem, że to jest test, że Bender opowiedział mi żart, który został wycięty, bo na YouTubie nie mógł polecieć. Nic w ogóle się nie stało hmm. na, na, na podcastie. Więc... No tak, bo ja mam wrażenie, że stary, że polscy, że jakby stand nie nie rozumieją, co tak naprawdę. Jest clue, jakby jeśli chodzi o te żółte dolary i, i co tak naprawdę jest istotne, żeby, żeby ukryć i wyciąć, nie? Bo to no. nie chodzi o przekleństwa wcale tak naprawdę. No, mi się wydaje, że tak, w pewnej części tak, ale rozumiem. Znaczy co jak przeginasz, to, tak, to tak. tak, ale moim zdaniem, ta, ale wiesz, takie rzeczy jak yy, pozbawienie siebie, daru, życia. <laughs> w słowie na S to jest y, y, deal breaker. Albo słowo y, to, co tam papież podobno wiedział. To okay. słowo. Wiesz, że, że takich naj, najbardziej mi się wydaje trzeba pilnować rzeczy ja się zastanawiam, na ile nasz polski, wiesz, na ile oni są jeszcze w stanie polski język w ogóle sprawdzać, bo angielski to na bank. Na przykład teraz Zalew wrzucił ten swój nowy fragmencik, mm -hmm. gdzie powypikiwał przekleństwa. Ja mam takie kurde, jak to się źle ogląda rytmicznie. To, źle. to jest po prostu nie powinno się tak robić. On jeszcze tak, on jeszcze dla bekowo tak, kurde! Tak, I tak, 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 tak. Takie, te postychrony są takie brutalne dla beki. Ale to się źle ogląda. Po znaczy, to, to zostało zrobione dla beki, ale jednak, że, ale jednak żeby obejść coś. Tak, to jest tak, tak pół beka, pół nie beka. E, tak, ale. Czekaj, jesteś chciałem. Się... Ten. Widzisz, to, to jeba na DHD. A DHD, to... no już nie masz. To ja mogę, ja mogę mówić, ci, może ci się <laughs> przypomnieć. I wiesz, i, i, a podobno teraz już się zluzowały znowu te, 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 te ograniczenia YouTube'owe, że już nie masz mm. aż takiego, że tam w pierwszych 7 czy tam 30 sekundach nie możesz mieć, a potem jest luz, nie? Widzisz, bo moim zdaniem to, to jest kwestia konkretnych słów. Na przykład, pamiętam, że na Twitchu jakiś czas temu bardzo było duże poruszenie i jakby zmiana w tym zakresie, że, że słowo. Jedno na C, określa, jakby pochodzące z gwary więziennej, było instant banem wtedy. Aha. I że, że to są jakieś, wiesz, takie rzeczy, że oni mi się wydaje nadążają za, za tymi rzeczami, bo wiesz, to słowo c, na C-word tak zwany, to, to ja używam lajtowo i bardzo dużo moich kolegów jako takie... świetnie brzmi to słowo. Świetne jest w ogóle i, i też ja, o tym myśleliśmy jako nieobraźliwe, polityczne poprawnie. I wiesz, i, i nagle y, się okazuje, że nie. Y, ale samo te, samo słowo kurwa, to ja mi się wydaje, że to na na lajcie, jeśli Też to nie jest się się przy... Chyba że w YouTubie pracują gitowcy, nie? I nie chcą, żeby słowa na c używać y, bez, bez podstawy. Możliwe, że papiery musisz pokazać i to <laughs> stary. W opisie papiery y, na typa na którego nazwę celę. Oj, i to, to, e, Znaczy to od wypikania. Nie, nie wypikałem tego ja, nie... ja zostawiam tu wszystko Mi się wydaje, że oni Jak siedzą z dwóch typów i pierdzieli To oni to chyba jakoś To jest no. prawda. no że Z dwóch białych typów siedzieli i sobie pierdzieli Tak dobra, już <laughs> mogą wszystko Co nas to interesuje <laughs> Ty, ale stary w ogóle to, to jest też niesamowite Jeśli chodzi o YouTube'a Że stary Ja tak sobie zdałem sprawę Bo ostatnio oglądałem Fame MMA, nie? No bo I... Ty I... jesteś fanem ogromnym O jestem, muszę przyznać I stary I tam była karta walk, nie? I normalnie wszyscy byli na karcie walk Oprócz jednego typa, który, którego zdjęcia nie było, i tylko było podpisane, Marcin. I się okazuje, stary, że to jest Rafonik, który, który ma permbana po prostu na YouTubie i który. Ja tak, ja tak stary spojrzałem na to i sobie zdałem sprawę, że to jest banicja. Że to jest tak jakby 21-wieczna banicja okay. człowieka, który, którego muszą ukrywać w jakiś sposób właściciele federacji, no. bo na YouTubie, na jakby platformie, na której większość promocji się opiera, jego twarz nie może być pokazana zupełnie. Oh, wow. I stary, tak jakbyś został wyjebany z jakiegoś z kraju na przykład, albo z jakiejś innej... Bo ja jest stary, no, wyobraź sobie, że nie możesz być na YouTubie teraz ty na przykład, nie? No, 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 ogromna część ten. twojej pracy, a na, nawet jeśli byś nie chciał być na YouTubie, jakbyś był zwykłym człowiekiem, no to kurwa, takie, takie poczucie, że nie masz wjazdu w ogóle stary na globalną platformę, która jest środkiem komunikacji wszystkich ludzi na świecie. No to to jest szalone. Też. Właśnie, mówię, ty, albo że to jest sposób, żeby, się wy... żeby cię wycięli z internetu. Bo tam, proszę, usuńcie moje dane. Nie, tam wiesz, wychodzą, no, w wódę, otwierasz kanał, oni cię banują i masz luz. Jesteś Sojewisty. usunięty z YouTube'a, że może to jest. On Sojewisty. nie chciał być w Google wyszukiwalny i i osiągnął coś, co ludzie pragną. Zajebiste. Czyli... Ktoś, na przykład twoje nudesy wyciekają. Tak, nie. To tylko stary nagrywasz. A ja miałem kiedyś taką kminę, że ciekawe, na przykład jak ktoś kiedyś kogoś szantażował, że opublikuje czyjeś nudesy i wrzucił i, i nie wpadło w algorytmy i tylko dwie osoby zobaczyły. I tak kurwa słaba zemsta, nie? Zbombił nudesami. No, tak. Ten. No dobra, czyli co? Czyli, a czekaj, bo o czymś gadaliśmy o tym, o tym. A, że właśnie, że jest zbanowany z YouTube'a, żeby zbanowanego. Dobra, ale wracając do. bo to jest o opisaniu materiału. Aha, o ten. no jasne. Panie Cezary, jak pan czuje, że pan się rozwinął przez ostatni. Jezu, my za dwa lata już gadaliśmy? Rok? Półtora? Nie pamiętam. Eee, o, w... czekaj, my gadaliśmy o ostatnim. klubie 27, który był w 2020? I potem jeszcze jeden materiał wydałeś. Potem jeszcze jeden wydałem, tak. I teraz wydałeś kolejny i wtedy żeśmy się nie złapali, co żałuję bardzo, ale no do dobra, może ale większa stary, zmiana. Ale co ja bym ci nowego powiedział? No znowu ci to samo powiem. No teraz żeś... są nowe rzeczy, ADHD. No, so, no tak, no w sumie tak. No to ja się zadałem sprawę, że stary, to bardzo ma wpływ na to, jak, jak ja pracuję i, i, i co ja robię, to, to w ogóle to moglibyśmy w ogóle tylko o tym gadać. Bo no to ja... rozwij, jestem ciekaw, jak, w jaki sposób uczujesz, że wpływa a DHD na, na Twoje pisanie. Bo ja, ja, ja się domyślam, jak na moje. Ja, no a ciekawe, jak na Twoje? Ja y, nauczyłem się tak, że ja y, muszę w ogóle sprzęty zostawić, w ogóle wywalić sprzęty mm -hmm. i mogę pisać na kartce. Że na przykład często ludzie mi oni piszą na komputerze, moja DHD mi nie daje pisać na komputerze, bo zaraz odpalę coś innego, to jest sprawdzę. O, kurde, tego maila nie wysłałem i wiesz, i nagle zaczynasz, ten system jest do czegoś innego i ja gdzieś indziej zaczynam latać, więc mm -hmm. kartka, więc mm -hmm. muszę sobie ograniczyć rzeczy. Dwa. Nauczyłem się, że muszę pisać w takich burstach, że tak powiem po angielsku, że po prostu, wiesz, piszę 15 minut i dobra, muszę wstać, aha, przejść aha, się, coś okay. zrobić, zamówić kawkę, zjeść trochę ciasta, mm -hmm, wrócić mm -hmm. ten. Usiąść i znowu 15 minut mm -hmm. i, i wybrać sobie też system obronny, jaki zrobiłem, że masz kilka tematów i skakać między tematami, żeby mózg cały czas coś innego dostawał, bo ja nie jestem w stanie utrzymać. Um. Ale ty jeszcze w kawiarniach robisz, Ja w kawiarniach, mi się lepiej pracuje wtedy. Ciekawe. Bo ja w Ale domu tam nie mogę. Ale dużo jest rozpraszaczy kawiarniowych. Ale to jest właśnie pytanie, czy rozpraszacze, pewien poziom stymulacji nie jest ci Aha, potrzebny. Okay. I dla mnie to dobrze działa. Okej, okay, czyli ty potrzebujesz bodźców, ale takich, które są szumakami, takimi tak. nie, nie, nie jakby, nieangażującymi szczególnie, ale bez bodźców też ci pewnie... W wzrobienie. domu jest za cicho dla mnie. Mm, Jak siedzę tak. sam w domu, jest za cicho, ja wtedy wstaję, coś robię, puszczam muzykę, cool. wiesz, zaczynam kombinować. Cool. Ja tak też mam, że puszczam sobie... Dzisiaj stary, no jakbyś wszedł, to jest turbo creepy do mnie do domu, ale wchodzisz stary, a tam na Normalnie w telewizorze baba się suszy suszarką. Tak o. I to jest mój, jakby, szum. nie? Ja sobie. A, że, że, puszczasz te filmy. Yy, tak, ten, tak, no. tak. Są takie samerki, nie? Yy, I ten. Ale no, to ciekawe, ciekawe, co mówisz. No, i no co? ja mam także wiesz, że ja, ja sobie zdałem sprawę, że ja, ja piszę tylko. Yy, że ja bardzo lubię komentarze pisać na przykład, bo ja wiem, że ten komentarz zaraz będzie opublikowany. I ja do, to dostanę instant gratyfikację, no. taką, że zaraz. I stary, ja, na przykład, ja bardzo często tak miałem, że, że ja bity, które pisałem, to stary były komentarze z luźnej grupuchy, które napisałem i spojrzałem, kurwa, nie no to jest za dobre w ogóle. I tylko robiłem screena, kasowanko i na scenę, co nie? Okay. Na przykład. E, albo, albo wiesz, ja teraz stary mam dużo materiału, podejrzewam. Ja, ja, ja teraz bym gotowy już spisać godzinę, mi się wydaje. Już kolejną? No, tak mi się wydaje. No nie wiem, bo to jest szacunkowo, wydaje mi się, że, że tyle mam w tych telefonach wszystkich, jak sobie to zbierać. Wow, to jest bardzo e, płodny. Y, tak, tylko, że wiesz, tylko, że problem nie jest w tym, problem jest w siądnięciu i uporządkowaniu tego. Tak, to jest umiejętność też. Y, i, I to jest tak, to co chyba Kacper Uciński robi też z tego, co, y, co słyszałem i się dowiedziałem, że on po prostu zbiera pokemony. Tak, przez rok. Y, przez rok i potem tylko siadasz, trenujesz pokemony, i, ja, i ja, ja trochę podobnie robię, no? Ale kurde, no wiesz, właśnie, ja, właśnie, właśnie podziwiałem bardzo, wiesz, ludzi takich, którzy umieją usiąść popracować nad tym. To jest e... Stary klient mi mówi, że on 8 godzin jest w stanie siedzieć i kurde pisać, to, ale to jest właśnie to, to jest różnica zaburzeń, że on ma, on ma zaburzeń, no tego wiesz, Twojej typowości. On jest autystyczny i on, jeden problem, i on go rozwiązuje przez 8 godzin. I tam wiesz, nic mu nie wchodzi. Ja nie jestem w stanie, ja się musiałem nauczyć o sobie, właśnie, że ja jestem w stanie pracować w półgodzinnych, godzinnych strzałach. Muszę pójść zrobić coś innego, najlepiej fizycznego, i znowu mogę usiąść i ten, i się zaangażować w pracę. Na przykład robię tak, że idę do jednej kawiarni po prostu godzinę, potem idę do drugiej, żeby zmienić środowisko i trochę przerwać ten żeby sobie zmieniać system pracy, na przykład odsłuchać teraz coś. Mm -hmm. Więc takie rzeczy. Ja, ja, ja się tak ratuję przed nieubłaganym z, z, zmienieniem toru w moim mm -hmm. mózgu. Mm -hmm. Ciekawe. A to jest męczące. W sensie, jakbyś miał możliwość, e, e, wiesz, e, nie, nie posiadania tego bagażu takiego głowowego i i takiego bo to, bo to jest super moc trochę nie ja jestem moc ale no no mhm. e, ale to byś e, zrezygnował z tego w sensie e, b, b, no ja tak sobie. ja od razu bym zrezygnował no co ty stary wiesz ja musiałem stworzyć system pra, system obostrzeń, nie nieobostrzeń system kurde jakby takich ratunkowych kół które mi pozwalają w ogóle pracować tak wiesz jakby bardzo często też y, mam że termin, że bliskość terminu, że ja się często Open Majki y organizuję, nie mhm. dlatego, bo kurde, lubię nosto przychodzić bombić, bo ja wiem, że. Tak jak właśnie Ty mówisz, że ja nosto bombię, bo ja muszę pójść dostać w twarz i wtedy dostaję tą energię, mam taki Jezus Maria. Tak. Oh, I wtedy no, no, mam no, paliwo tak do robienia rzeczy. Tak. Nie? Jezus, to jest niesamowite, że potrzebujesz. Żeby... Ja stary, teraz zacząłem wiesz, ja wiedząc o tym, czego potrzebuję i z czego to wynika, zacząłem. Wiesz, brać zimne pryszcice na przykład, co jest po prostu... Puu! O, dobra, ty, wiesz, i, jest, i ja już się świetnie czuję, stary. I, i, i to jest dosyć pojebane, że, że to nie jest aż takie inwazyjne, ale... Wiesz, świadomość, że jesteś człowiekiem, który, który musi być cały czas w robocie, żeby się okiełznać, tak. jest dla mnie po prostu nowa i, i śmieszna. Bo to jest cały czas jakbyś siedział na rumaku, który cały czas się wyrywa tak, i ten tak. rumak ci gdzieś się wyrwie w końcu, ale uczysz się go okiełznać przez godzinę i masz, okej, okay, super, nie tak. Wiesz? tak. I, I no więc no, tak, taki, takie systemy ja sobie stworzyłem. A jakie jeszcze stworzyłeś te systemy? No, jeszcze wiesz, jakiś tak dużo nie, bo ja jestem świeży w, w tych rzeczach. Jakieś jesteś świeży? Tylko, zaczynałeś że... 2011, 2012. Aha, takie systemy. No do pracy. Do... do pracy. Wiesz, bo ja nie mówię po diagnozie. Aha, okej. Okay, mówię okay. ogólnie w mhm, życiu. Mhm. Kurde, ciekawe pytanie. Eee, wiesz co? Wydaje mi się, że ja mam taki system, o, i ostatnio tak pomyślałem, że ja mam taki system, że. Eee, że ja za bardzo nawet się nie, yy, nie przygotowuję właśnie tego, co ja powiem na pierwszych graniach, pierwszych tam jakichś testach. Yy, ty, yy, i, że, i, ja, i, I w sumie tak pomyślałem, że to jest kur, kurwa całkiem niezłe, co ja yy, wymyśliłem tak po, na poziomie podświadomym że, że to się super sprawdza. Że ja nie mam stale spisanego tekstu, tylko mówię yy, na żywo. Yy, to, co chcę powiedzieć, w takim formie, jakbym tobie... W sensie ja nie mam przygotowanej opowieści dla ciebie. I to jest bardzo takie wtedy rwane. I takie dosyć y, dużo jest takich... Y, 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 y. I tak i ja skumałem, że ja to robię trochę świadomie, bo ja chcę uzyskać efekt takiego mówienia. Konwersacyjnego. Konwersacyjnego, no. tak. I że ja, stary, y, go doszlifowuję w trakcie występów... A potem go odgrywam. Znaczy, tak. To, co ja odgrywam, to jest y, pewnego rodzaju półnieporadność rozmowowa, taka, taka jakby. Tak, optymalna wersja tej po, tak, poradności. Tak, bo to tak. też musisz się nauczyć najlepszej wersji, ja przynajmniej tak robię i odgrywam tą formę. Tak, i to, i to już się pojawia czasami akcentowanie pewnych rzeczy tak. takie, wiesz, że to już jest trochę podperformatywność taką momentami. Ale tak, kurde, byłem z zadowolony, jak rozkminiłem to nieświadomie, i że, i że to spoko to działa. No. Okej. Okay. Na przykład, takie coś. To jest odpowiedź... Nie, Nie, ale to jest coś ciekawego. <laughs> aha, bo ty mówisz o takiej... Ja się zapytałem o systemy, a ty mi powiedziałeś o systemie pracy, ja się... o systemy radzenia sobie. Aha, radzenia sobie. Z jak, jak piszesz, jak sobie wiesz, bo my mamy, tak jak gadaliśmy w sumie, jak, jak przeszliśmy przed nagraniem, że my mamy idealną robotę do tego, że my zmieniamy non-stop miasto, non-stop, kurde, jest nowy hotel, czy nowa stacja. Cały czas jest zmiana. My, że możemy gadać o sobie i swoich odczuciach i emocjach, stary, kurwa, ja... O niczym innym tak chętnie nie rozmawiam. Jak ktoś mnie zapyta, Czareczek, jak ty się czujesz? No to ja mówię, stary, siadaj, ja ci powiem. No tak, no więc mamy idealną robotę dla kogoś z ADHD. Mi się wydaje, że właśnie jakiś przedstawiciel handlowy, to jest coś takiego, że wiesz, że po prostu zmiany ciągłe są, że, że kurde, nie siedzisz w jednym... Ja, ja kiedyś pracowałem w biurze, nie wiem, czy ty kiedyś miałeś normalną pracę kiedykolwiek? Miałem, ale nie biurowo akurat. A jaką miałeś pracę normalną? W sklepie monopolowym na przykład. To też jest stymulujące, zdaje, że to nie... Fuj, no. Ja siedziałem przed Excelem stary i ja zasypiłem w robocie. Mi się zdarzyło zasnąć w ciągu dnia pracy, bo tak było mało stymulacji, że ja po prostu, kurde, wiesz, odjeżdżałem. No to mi się na przykład zdarzało y, o 6 rano zamknąć sklep, żeby pójść na osiedle, walnąć krechem efedronu <laughs> z jakimś typem <laughs> i wróciłem za 15 minut do sklepu. otworzyłem <laughs> <laughs> <Są> za 15 minut? <laughs> Tego na DHD nie, nie możesz zrzucić. To już nie jest kwestia no DHD. Znaczy, wiesz, użytkowość też jest e, dosyć e, częstym e, przejawem. Znaczy, takim częstą. E, rozumiem. Sytuacją. Ale w czasie pracy to już jest nie trochę. A, Antek, to już było pod koniec zmiany. O szóstej to nie, to nie było tak, że ja, wiesz. Nie wie. Znaczy, no, czy, no, słuchaj, no nie powinienem tak robić, to prawda? Ale jeszcze nie zdarzyło się, żebym komuś opowiadał, że to zrobiłem, i ktoś zrobił. I ktoś wyraził się inaczej niż życzliwym, spontanicznym bekunkiem. Więc chyba, okay. No bo jest to pasuje. Szóste rano w sklepie monopolowym ktoś te. No, tam... Stary, ja tam takie miałem fikoły, że to po prostu. Bo to był taki osiedlowy, blaszany, wcześniej był warzywniak. Nie? A gdzie to było? W Lublinie na Czechowie. Okej. Okay. I stary, ojejku, takie fikoły, co tam poznałem, to były. No i właśnie na przykład, wiesz, ludzie tam u mnie całą noc spędzali na maszynach grając na przykład i, i tam były bardzo duże, duże ciekawe... Stary, w, w blaszaku były jeszcze maszyny dwie, no właśnie do automatów, hmm. nie? Stary, to było takie niesamowite, że właściciel mówił, dobra, słuchaj, jakby przyszła kontrola, to mów, że ty nie wiesz, co to za maszyny i... <ścoughs> i stary, mieliśmy w ogóle wytyczne, jak, o, o, jak oszukiwać kontrolę celną, nie? O, oh, wow! A przyszła kiedyś kontrola, nie. nie. Ale e, ty, ty, właśnie, jak pracujesz w takim sklepie, to ty się zżywasz jednak ze tkanką. Y, tak, tkanką tak, tak, wiesz, i, Znaczy, wiesz, bo to jest, bo to jest sytuacja, ciekawe, że to poruszyłeś, bo ja musiałem by ja musiałem zostać zaakceptowany, ja musiałem swoją, wiesz, y, y, na, na jakby zaufanie zasłużyć, że musiałem swoje pierwsze, wiesz, spodbykowe spojrzenia jakby przeżyć typów, którzy tam, wiesz, obwąchują, czy ty jesteś swój, czy ty kurwa dasz w kredo, czy nie byłeś robił problemów, czy wiesz, tak dalej. I dawałeś w kredo? Yy, no jak ktoś był, wiesz, no zasadniczo nie, no i starałem się być asertywny, no ale jak czułem zagrożenie takie dosyć poważne, to mi się zdarzyło ze dwa razy, nie? Znaczy się nie odzyskał. To znaczy, dałeś w kredo w samoobronie? Tak, e tak, e trochę e tam. Jest to najlepszy sposób samoobrony, dawać pieniądze. To na każdym kursie cię uczył. Tak. I nie odzyskasz tych wiedzy? Nie, no co ty. No, wiadomo. Nie. Ale oni już pewnie się nie pojawili w tym sklepie. Eksplozów. No nie, nie, to prawda. Akurat, akurat to prawda. Nie wiem ja o tym zżywam się z tkanką, bo znam osobę, która często bywa w sklepie bodopolowym wieczorami i ta osoba mówi mi, że, że tam już ziomek, ten gościu e, pozwala zostawiać rzeczy, tam się siedzi, z nim gada. I ja mam takie, na pewno to nie jest jedyna osoba, która tak robi, więc się, tak, tak. że tam musiała być jakaś taka społeczność się stworzyć. No to jest jak, jak w filmie stary jakimś, że, że normalnie przychodzą stałe postaci drugoplanowe. Które wiesz, w tym uniwersum funkcjonują, jakiś sąsiad kurski. Stary mnie kiedyś przyszedł zaprosić yy, na, na wódkę i kiełbasę. Jakiś taki stary typ, z taki w żonobijce, taki smutny chłop. Oh, wow. I w on średnio kontaktował nawet i. I z nim poszedłem na tą wódkę też po, po, po zmianie, o siódmej rano stary i mi zaczął opowiadać. Ja dobry jestem, zawsze mi się ludzie wygadują. Stary, ostatnio byłem na imprezie w ogóle, to było tak niesamowite. Był taki jeden koleś, który był cały czas wyćpany na, na tym festiwalu takim, co byłem w Alpach teraz, nie? A, no, no, I stary, no. był taki koleś, który po prostu wszędzie do wszystkich podchodził i był cały czas naćpany, po prostu pierdolił głupoty, nikt go nie chciał słuchać, wszyscy go omijali, nie? Tomek Kolecki, tak. <laughs> nie, że to jest... Jeszcze pór, parę leveli wyżej niż no. I stary, ja zdałem sobie taki y, challenge, żeby go posłuchać po prostu. Jak on zaczął do mnie mówić, no, Czukaj, kurde, i wiesz, I ja tak, ja pomyślałem, okej, okay, przez minutę będę robił tak i będę bardzo empatycznie ten. I on stary po prostu jak, był jak pies, który dogoni, nie, który goni wóz i nawet nie wiedział, że jak się zatrzyma ten wóz, nawet nie miał pomysłu, co robić, bo nawet się nie spodziewał, że ktoś go będzie... On stary zaczął się jak, y, zmieniał temat w ogóle i po minucie takiej, takiego, kurwa, jakiegoś bełkotu zupełnego powiedział, ja, ja to cię lubię, ciebie tylko lubię tutaj, z tych wszystkich ludzi. ja tak sobie myślałem, kurwa, ja jedyne co zrobiłem, to cię posłuchałem no, przez, no, przez minutę. To, to tyle potrzebowałeś, żeby mieć chwilę atencji dla siebie. I to było smutne I co, ale co się potem wydarzyło? On został gadał z tobą, czy se poszedł Nie, 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 już poszedłem potem, nie? A, już się znudziłeś? Już, tak, tak, to <grym> był mię? taki, chciałem mu dać prezent taki i no. se pójść po prostu. No ciekawe, ciekawe. No dobra, Cezary, to co, wracamy do materiału? Co? No, no. Do pisanka. A, bo... do pisanka. Jeszcze nie odpalam tych. Możesz jeszcze nie odpalać, dobra, bo dobra. jestem ciekaw, czy czujesz. Wracając, bo to są fajne anegdoty i ADHD jest ważna rzecz, ale się zastanawiam, jak się zmienił pan Cezary scenicznie przez ostatnie... Od Klubu 27. Czy dojrzał? <laughs> czy wyciągnął jakieś wnioski z poprzednich materiałów, czy coś? Kurde, wiesz co, no, jest taki problem właśnie z tym Klubem 27. On był całkiem udany. I wiesz, ja jakby naturalnie też y, 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 mam ochotę mówić trochę o innych rzeczach, ale z drugiej strony. Wiesz, mówię te rzeczy, które wymyśliłem komuś, i a ktoś lubił moje jakieś inne rzeczy, typu jakieś głupie powiedzonka, na przykład. Ja tak zawsze mam, wiesz, syndrom oszusta, mam zawsze, kurde, uważam, że o dobra, tu trzeba jeszcze co, za mało w ogóle powiedzonek z jakiegoś powodu, wiesz, to chodzi. I ja, nie wiem, no, mam wrażenie, że dojrzewam, ale, ale mam wrażenie, że zaraz potem, jak dojrzewam, to yy, myślę sobie, kurwa, dlaczego ja tutaj tak dojrzewam? Tu powinienem, że mam cały czas taką auto, Korektę i taką blokadę. Yy, ale co? No teraz. Yy, czekaj, czeka, jak też że dojrzewasz, że, że. No, że, in, że zmienia się to, co ja gadam trochę. I jak no, gadam. bo się zmieniasz jako człowiek. Bo się zmieniam jako człowiek. No. I co? I, i, I wracasz, korygujesz do, do kursu poprzedniego? Czy, czy dajesz sobie prawo jeszcze. Do... No, czasami tak. Czasami ze strachu yy, myślę sobie, że, że trochę sobie ogarnę jakieś jakieś, wiesz, nawiązania do takich starszych rzeczy, bo tak czasami sobie oglądam moje starsze rzeczy, spojrzę i tam i one są fajne też, tylko w jakiś inny sposób i tak sobie myślę, kurwa, szkoda, że już tak nie, nie, nie robię takich rzeczy, więc nie, no to stary, to po prostu to jest overthinking, kurde, non-stop. I, I ciężko mi jakby też na to złapać jakieś obiektywne i takie całkiem zdrowe spojrzenie na swoją twórczość. Czyli nie masz, nie, masz, nie masz takiego wniosku, że powiedziałbyś mi, wiesz co, zmieniłem to i to i to. Tylko, że po prostu masz takie, że gdzieś. Czujesz potrzebę zmiany, ale nie dajesz jej jeszcze w pełni się rozwinąć? Czy nie wiem, dobrze to rozumiem? Znaczy ja wiesz, ja po prostu stawiam na to, że, że to się wszystko wydarzy. Że to wszystko, to co ja... Że nie muszę tego kontrolować, że, że to wszystko wyniknie z naturalnego... Ja nie lubię tryhardować, stary. No jak nie mam pomysłu, żeby coś powiedzieć mądrego, no to ja nie będę nic mówił mądrego, no bo to i tak nie będzie mądre prawdopodobnie. Okej, okay, rozumiem, bo pytam Cię bardziej yy, yy, nie w kwestii, powiedz mi, gdzie zmierzasz, gdzie się mhm. widzisz. Tylko tak, jakby co widzisz, co widzisz, co Ci minęło do tej pory? Że jakie rzeczy mhm. już, 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 już były i się zmieniły i, mhm. i co już zauważyłeś, a nie, że masz się wymyślać na nowo i powiedz mi, Cezary. No właśnie, właśnie niewiele się zmienia pod tym względem, że, że stary, ja sobie zdałem sprawę, że wszystko, co ja robię, to jest pierdolenie typa. Co tam u mnie? Jak se radzę? Ja zawsze, ja zawsze to mówię. <głos> <głos> że tak z Lewem kiedyś gadałem, bo mieliśmy tak, że, 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 że stary, jak wtedy był ten dla Empik Go, mieliśmy pamiętasz, był taki czas, że, że Empik Go kupował specjalne tak, takie tak. do... Tak, ale jeszcze śmigają. Tak, no? tak, audio. I wtedy pan Krzysztof Wiśniewski, bardzo pozdrawiam, mi kazał y, opisać każdy, w krótko, żeby tam. <grywa> Stary, ja sobie myślę, kurwa, one się zupełnie niczym nie różnią w takim, w takim sensie treściowym. Rozumiem. Wszystkie mogę podpisać, co tam u mnie, jak sobie radzę. No. Ale to jest super y, y, motto takie twoje, tak, że no? co tam mówię jak se <laughs> radzę, Co tam u ciebie że mama DHD? Jak się radzi, <laughs> To, to tak, tak, tak. No i właśnie widzisz, każde moje życiowe, w sensie, no, to, to wynika z życiowości, mój rozwój jako twórcy, no, czy ja jestem w związku akurat, czy akurat się dobrze czuję. Czy gdzie mieszkam, i czy mam depresję, i czy mam ADHD. No to, to, to ma największe przełożenie, wiesz na, no prawda, na prawda. moją twórczość. Okej, okay. no ja mi się wydaje, że mm, jakby przeanalizować dokładnie, twoje materiały to się by znalazło. Jakieś, jakieś szlify głębsze. jakieś takie zaoranka w pewnych punktach no gdzieś, tak, gdzieś tak. się pogłębia ten styl. Myślę, Ale to dobrze, to dobrze, bardzo fajnie, bo znaczy, że masz swój styl i, i on się po prostu będzie teraz tylko krystalizował. Daj Boże, słuchaj. Daj no. Boże, no właśnie, jesteś jego babcią, no. Daj Boże. Ja bym sobie tego życzył i, i wszystkie bym tego życzył, no, żebym, żebym, ten, żebym był fajny i żeby, żeby było fajnie. No, no to słuchaj, to co? to co? To co dzisiaj dla nas przyniosłeś, panie Cezary? A, przyniosłem. Co, co mamy? Kurde, no, no też rarytas. zastanawiałem właśnie, co... No ja nie wiem. Ej, ja w ogóle zauważyłem, że u ciebie to już coraz mniej osób w ogóle przynosi te rzeczy, nie? Nie, już teraz wprowadzam coraz mocniejsze no, tak? zasady. Tak? rygory? Już będę, bo wiesz co... Mm... Do tej pory byłem taki luźny z tym, ale jak mi ktoś ostatnio napisał, że e, wiesz co, bo nie mam nic, to ja takie. To się nie widzimy. Jakby, bo już po prostu mam, że na tym ten podcast polega. Po to, żeśmy go zrobili, czy ja właśnie wyłączyłem, to nie, to się nagrywa, nagrywa. Okej, okay, dobra. No i że na tym ten podcast polega, i, i po prostu chcę zacząć pilnować. Wcześniej też nie miałem trochę, że tak powiem. Ee... Jakby, nie wiem, jak to nazwać, że, że takiego mandatu, że mogę, aha, mogę wymagać. A aha, teraz okay. już tak, zobacz, tylu ludzi już przyniosło, tylu jest, jest na czym to polega. Bo wiesz, bo też łapię się na tym, że jak ludzie mi opowiadają, pierdoły w stylu, że tak, to było, ja to tak wymyśliłem i tak mm. dalej. A potem jak, jak zaczynasz weryfikować to z, z odsłuchiwaniem, mm. to nagle się okazuje, że te osoby mają zupełnie inaczej to w mózgu zapamiętane, no bo każdy mm. z nas ma jakiś, wiesz sposób myślenia o sobie, czy schematy radzenia sobie z mm. porażką na open micu. Mm -hmm. I że nie, nie, świetnie było, rozpierdoliłem, wiesz, potem cuchujesz no, że takie, no dobra, no jakby, to jest rozpierdolenie, rozpierdolanie, super. Mm -hmm. I, I zaczynam coraz bardziej e, wymagać e, Słusznie. tego, bo uważam, że to jest po prostu... No stary, ty masz wszelkie narzędzia, no na przykład, wiesz... Ty, Mikrofony. E, to, że ja, wiesz, ja tutaj jestem, ja w ogóle, wiesz, też bardzo liczę, że... Znaczy liczę, no, tak sobie myślałem, że że kurde, no, wizyta u pana Antoniego to prawdopodobnie dosyć mi pomoże w sprzedaniu paru pay-per-view. Bo, bo Aby ty pay-per-view ja pay-per-view. Okay, Przez pierwszy miesiąc robię pay-per-view, a później, żeby tam y, reszta Polaków roszczeniowych, którzy oh. mają problemy, y, to od razu też chcę powiedzieć, będzie na YouTubie też, tylko trochę później. Bo ostatnio oglądałem stary, jest taki kanał, który analizuje starych youtuberów w ogóle i takich różnych tych rzeczy. Ale polski czy... Polski, polski, no. I stary jest koleś, który w ogóle na początku się nazywał Kamil Schacht I stary, on robił takie giercowe rzeczy, takim geekiem był, komputerowym. I on w latach 2011 komputer mu się spalił i zrobił zrzutę na komputer dla wśród widzów. I stary, 2011 rok, Polska... Oni go tak kurwa zjechali, że co on sobie wyobraża, żeby kurwa mu sponsorować rzeczy, żeby to płacić za. T... Wiesz, wiesz, to był wtedy taki mental płacenia ta, za treści ta, ta, ta. w internecie, że on musiał zakończyć karierę chłop. Naprawdę? Bo chciał na zbierać pięć koła stary na, na komputer. E, hmm. Więc e, to jest takie. A już chyba tak nie ma, nie? Teraz tego. się zmieniło, już się ludzie przyzwyczaili do płacenia. No. Tak, ja tak. By... Słynna sprawa z Abelarda specjalem płatnym za 5 zł. E, – Też były o, chyba dymy, nie? – No stary, oni tak, tak go tak zjechali, że od tamtej pory Abelard ma wyłączone komentarze. Do tej pory, kurwa, stary, to było 7-8 lat temu. I do tej pory właśnie ten mental, e, że, że nie zapłacimy 5 zł za pracę twoją, wiesz, e, skończył się brakiem komentarzy u pana Abelarda. – Stary, ale jest to tak niesamowite, że w ogóle nie warto pionierować w niczym w ogóle. Mhm. Najlepiej… – Pierwszy a po... najgorzej. – Tak przesiedzieć, dlatego ja tak mam do siebie tak duży szacunek, że wziął udział jako pierwszy w podcastie Bity, no bo to też umówmy się, to był wtedy projekt, o tym nikt nie mówił za bardzo. Nie mówili człowieku, nie. <grystanie> Jajcuję. Dobra, yy, yy, puszczamy. W ogóle mam... Wszyscy jesteśmy wdzięczni, że wziąłeś. W ogóle mam tapetę ze Stand Up Hunter. Yy, czy, <grystanie> czy ustawiłem ją specjalnie pod ten podcast, żeby był kontencik? Nie sądzę. Być może, być może nie. nie. Ja wiem, że Czary Ty zaraz się tam Podkochuję lekko w Stand Up Hunter, ale to już Oczywiście. jest na inną rozmowę. Oczywiście. O Jezu, jakie to było kurwa, jak wy mi kur... Jezu, jak na tej trasie wy mnie wkurwialiście z tym Stand Up Hunter. Że ja po prostu, ja mówiłem, że będzie Stand Up Hunter i się zrobił stary taki mem, że ja w ogóle jestem zakochany w Stand Up Hunter. I że i ja... I stary, wiesz co jest najlepsze? Że ja... Się potem zaczynam zachowywać tak, jakby to była prawda. No, jak mi ludzie... I tak. Ja się normalnie wstydziłem przy starym. Tak, spaliłeś paliłeś buraka. Spaliłem tak. buraka, bo stary czułem całą presję <laughs> ludzi, którzy mi wmówili. Nawet, na... Nie, oni mi nawet tego nie wmówili, stary, tylko. Chuj. Nieważne. Męczyliśmy z tego na, na trasie, e, e, ale przy, super, zakochamy i, i jak tam, kiedy co. Kiedy ślub. kiedyś lub, kiedy dzieci i co jak. Tak jest, pozdrawiam. E, pozdrawiamy Jestyna. Super. E, dobra. No to ja puszczam pierwszy, swoje, na, pierwszy swój występ, mm -hmm. który się odbył. A o czym to jest? A, to jest, to jest tak, o w skrócie. O, o pracy barmana. O pracy barmana, tak. Dobrze. I e, to jest e, e, z. E, z kiedy? Właśnie, kurde, bo tu mam włączone. A nie widać szczegóły. To jest 31 sierpnia 2022 i to jest pierwszy przedpremierowy. To niektórzy mówią, pokaz. Pokaz. <laughs> <laughs> pokaz. Czyli to nie jest Open Mic, to jest twój wariat. E, tak, skup. to jest zorganizowany e, pierwszy testowy wariat. I Aha. uwaga. Czekaj, czekaj, 2650 I tego nigdy nie mówiłeś wcześniej. Nigdy. Ja pracowałem kiedyś za barem, Pracowałem jako barman. E, tak jest. Czy są ludzie z gastro? Ja pracowałem i do, dosyć ciężka praca, nie? I dużo osób mnie pytało, nie wiem, czy was też pytają, bo ja pracowałem za barem i mnie pytali, czy... Słuchaj, Cezary, czy, czy barman to też musi być też trochę, tak, psychologiem? E, I ja mówiłem zawsze wtedy, że nie, że jak najebiesz dużo godzin, to wystarczy, utrzymać się z samego barmana. No? No, tam no, były różne nie, sytuacje. Na, na, najlepiej było jak ktoś przychodził jakiś tam wódz i, i pokazywał półkę bu z whisky. i tam ogląda i pierdolie tych whisky są na niebie i, i, i kiedyś zapytał, a jeszcze tak whisky tutaj, czy tylko jest to co widać? A ja mówię, no nie wiem, no jeszcze jest Pan Bóg w trójce jeszcze jest Pan Bóg, tak? W trójcy jedyny, tak. A, okej. Okay. To jest jedyny żart, który e, zaadaptowałem z bardzo, bardzo dawnego e, e, lokalny supporty, który jest już usunięty. No właśnie to znałem, właśnie tak miałem wrażenie, że to skądś to znałem. E, tak. No nie jestem fanem tych rozwiązań, ale akurat tego mi było bardzo szkoda, żeby on poszedł na marnację. E, no i to jest pierwszy, e, pierwszy mój wykon. Co to ty tym myślisz, B Panie Cezary, bardzo ładnie. Wszystko się Fajny trzyma, wykon. Kuchy. Myślę, że tutaj nie ma się formalnie do Nic czego przywiązać. Nie ma się co przyczepić. Jest twój rytm, jest płyta, duża reakcja po pokoju. Ale puencie. widzisz, bo, tutaj, bo tu byli ludzie, co tak y, koleżeńsko, nie? Tu, czuć koleżeńskość, czuć, tak. że ja tam wiesz nawet w tym takim smul... Jak ja stary mam sytuację, że mówię, ej, zróbcie hałas, kto tam to znaczy, że się czuję tak y, mm -hmm. y, komfortowo, przyjemnie, nie? A y, co, co myślisz o pułapce własnej publiczności? Właśnie myślę, że to nie jest do końca pułapka. Yy, bo wiesz, bo jakby. Mh, ostatnio chyba z, z kimś o tym rozmawiałem. Z modelem, yy, że ten, że. A, bo, bo właśnie po, tym, po, te, po tej imprezie, bo, bo specjalnie zrobiliśmy tą imprezę z Sebastianem. I nie promowaliśmy jej yy, ani, na, u na u, ani u mnie na fanpage'u, ani u mnie na żadnych tym kanałach socjalnych. Tak. Tylko to było na Kubbileciku. I promowane na jakąś tam grupę docelową fani, stand-up comedy I czy coś takiego. I dl, dlaczego? Y no, żeby y y nie, nie ukisić się we własnym przyjemnym sosku. Okej. No i tak przyszli przyjemni ludzie, i tak przyszli przyjemni ludzie. I właśnie gadaliśmy chyba, gadałem z modelem później, bo był model. i on właśnie powiedział, że on trochę m, po, po tym jak, wiesz, teraz ma tą szopkę dla y, tam y, tego bez wirusa. Bez wirusa, tak. Y, <laughs> y, bez wirusa. To, że wiesz, że, że ma silne community dosyć, ma, które ma, ma, jest ma. dosyć mu oddane i tak dalej i że on y, y, że ma bardzo mocne występy, tylko y, y, zdarzył się z, u Abelarda Giza, jak był na strefie że tam już byli, wiesz, gizmaki tak zwane, nie? Dokładnie. I, i, i niby to jest problem, no ale czy to jest tak naprawdę problem, stary? Czy to jest, to po prostu nie jedź tam. W sensie, że to nie, nie znaczy, że musisz być uniwersalnie. Wiesz, na przykład, jak kurwa, raz luta, y, by zagrał na festiwalu y, hip, hip hop Giżycko, czy tam jakiś inny, albo y, ten. Willie Nelson, nie, ktoś. No Albo nie. <laughs> Ralf Kamiński. Ralf Kamiński, to jest świetny przykład. Ralf Kamiński, jakby zagrał na hip-hop kempie, prawdopodobnie by zbombił. Bardzo prawdopodobnie. Tak. Co nie znaczy, że nie ma prawa sobie myśleć, że jest artystą i porządku człowiekiem, jeśli to, co robi, działa tylko dla jego ludzi, tak. którzy tam są ubrani w, w takich czapkach. Bez, nie, co na uszy nie za ten, i, i wiesz. się nazywa. E, tak. I odbierają Fryderyki i oglądają TVN e, i tak dalej. No Więc, ty... mm. Więc kurde no, no niby tak, ale czy to jest tak naprawdę y, problem jakikolwiek, że masz y, swoje, że, 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 że w innych warunkach niż zwykle występujesz, to co, to, co mówisz, y, nie jest skuteczne. Rozumiem. No właśnie to jest obusieczny miecz, bo z jednej strony mam wrażenie, tak, możesz sobie pozwolić na więcej, jesteś, wiesz, w swój, wśród swoich ludzi, którzy rozumieją twój mm -hmm, kody mm -hmm. i możesz się właśnie meandrować, robić nawiązania głupoty, mm -hmm. ale z drugiej strony... Yy, zamykasz się we własnej bańce, i, czy, i dla mnie pułapka jest elementem tego, że warunki się robią zbyt cieplarniane. Tak jak właśnie Karol się naciął, że, właśnie, że u innych ludzi jest takie, u, jakby, on jest, wiesz? Mhm. I to nie o to chodzi, może być uniwersalny i bawić absolutnie każdego, bo nie o to mi chodzi, ale się zastanawiam, czy. Tak, no nie pewnie, osłabiasz swojego arsenału. Na pewno, przez to, że takie ci na, na pewno jest takie ryzyko. Na pewno jest takie ryzyko i ja też dlatego, na przykład, usunąłem luźną grupuchę, bo ja za dobry e, byłeś już. w sensie ja tam ja poczułem że, no, że po prostu że tam jest przygłaskane po prostu że ja po prostu nie, że nie jest dla mnie rozwojowe ponieważ tam jestem za bardzo akceptowany. Bardzo. <grym> <grym> I że to, ja muszę... o co walczyłeś bo ty bardzo długo wprowadzałeś klimat akceptacji tak Dobra, i dalej i dalej go bardzo dalej go bardzo propsuje uważam że to jest kluczowe do rozwoju zaakceptować własnego samego siebie i, i innych no. no, zgadzam się, że to może być problem, ale uważam, że, że należy być z tym OK, że, to, co, że, to, że działa coś dla Twoich ludzi, a, a dla innych nie. Bo, bo, bo to jest, uważam, że wiesz, jedyny, jedynym sposobem, żeby troszkę się otworzyć i powiedzieć coś ciekawszego, głębszego. znaczy nie mówię, to, to jest właśnie robić to dla ludzi, którzy chcą Cię posłuchać. No, to jest mm. dosyć. Oczywiste, że jak jesteś w grupie przyjaciół, którzy są w, dosyć empatyczni i, i są zainteresowani tobą, to powiesz im coś o sobie, prawdopodobnie takiego bardziej intymnego, albo, in, albo coś takiego ciekawszego, albo coś. L, 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 więc no, myślę, że, zdaje, że takie warunki są po prostu kluczowe do, do tego, Bo żeby nie zdarne. gadać cały czas o o stary, o, o rzeczach na poziomie stereotypowym takim, wiesz, na, na, na takim uniwersalnym. Uniwersalny. Taki, ta, tak, tak. No bo na przykład, y, przykład przeciwko temu, co ja mówię, na przykład Doug Stamhop mówi, że on, mm. kurde, że on jakby wali to jakby on 25 lat pracował, żeby mieć swoich ludzi i móc mówić swoje rzeczy do swoich ludzi, mm. nie będzie tam jakichś uniwersalnych pierdół, wiesz, ale on jest tak charakterystyczny i taki, wiesz, na granicy, że on chyba potrzebuje trochę też mieć te, tych ludzi, ale no zgadzam się z tym, że faktycznie możesz sobie pozwolić na więcej i ten. jedyne, czego bym się obawiał, to jest właśnie stracenie narzędzi z arsenału, bo mm -hmm. wszystko ci wybaczają. Znaczy tak, to, że sobie możesz pozwolić na więcej, to też jest dobre, bo nie, nie wynika to z twojego, wiesz, jakiegoś takiego poczucia bez jakiegoś takiego pójścia na łatwiznę, tylko po prostu to, to stwarza warunki do rozwoju takiego mm -hmm. treściowo i w ogóle. Stary, no ja, jak ja sobie obserwuję z siebie, kiedy występuję dla ludzi, Teraz, którzy, chce, którzy przychodzą, żeby mnie posłuchać, no to ja widzę człowieka, który jest po prostu chętny się otwierać, po prostu, tak. chętny opowiadać. Wtedy widziałem człowieka, który, jedyne co to robi, takie, do, może to wam się spodoba, nie wiem. Tutaj, taką mam ten". No i wtedy, i wtedy gorzej się czułem, a teraz lepiej. Okej. Okay. A zdarzyło ci się jakoś ostatnio występować przed ludźmi nie do końca swoimi? Czy byłeś na jakiejś takiej imprezie albo gdzieś w no, sytuacji? Yy, byłem na tym. Na, w Strefie Gizy też było tak. Yy, tam, tam, wiesz, yy, Luta jest taka, że ciekawa jest ta strefa Gizy, bo, yy, bo to jest scena Abelarda, w której on. Yy, w sensie ciekawe jest to, że on stary w trakcie yy, imprezy mówi. Bo oczywistą rzeczą jest, że popyt na bilety na tę imprezę są bardzo duże. Bo Abelard jest bardzo osobą cenioną i popularną i tak dalej. I w ogóle wszyscy tam chcą być. Tylko on w trakcie imprezy, mówi: Dobra, słuchajcie, teraz startuje sprzedaż na następną. Będzie Tomasz Boraz Borkowski. Więc jak chcecie więc kupuj, więc wiesz. Albo nie wiem czy tak, ale na pewno mają ułatwione zadanie do kupienia ci ludzie, którzy są na miejscu. Po A, Co okay. sprawia, że stary na przykład baba, która siedziała w pierwszym rzędzie, teraz u mnie na występie, to była baba, która siedziała też w 2019 na występie, w tym samym pierdolonym miejscu. O oh, wow! I ja, tak, ja, ja, się, ja się dowiedziałem w, w trakcie rozmowy z nią w, na tym występie, ale tak sobie myślałem, że kurde, no stary no. To też nie ma być mieć. To nie może to być za każdym razem dojebane, nie wiadomo co, bo kurde, ci ludzie, no już są cały czas wiesz, ci sami trochę w sensie, i że, że są trochę zblazowani, że są tacy trochę ten. A czy nie, spoko, miałem występ tam, ale, ale nie był to taki wiesz. E, tylko ja wiesz, wybroniłem się po prostu pewnością siebie, to, czymś, co wypracowałem, dzięki, moj, dzięki y, przyjemniaczkom moim kochanym Okej, mm -hmm. okej, okay, okay. czyli, czyli czułeś różnicę po prostu. Tak, tak. Jest, jest różnica, no właśnie, właśnie. Czułem. No. no dobra, dobra. No nic, bo tak się zastanawiałem na ile. Bo ja, ja, ja lubię przyjść na open Mike do świetlicy. Naprawdę? Tak. Lubię, bo Dlaczego? tam jest trudno. No, jest tam I człowiek. często pierwszy yy, chce też być właśnie żeby wiesz ci ludzie siedzą i tam widzę że zawsze tam rozpoznam rozpoznaję tam kilka osób mm. ale często siedzi tak Kim jestem? Dlaczego mm -hmm. to do mnie gada? I ja muszę ich zdobyć. I to jest dla mnie e, fajne. No jest, jesteś jak książek, który się przebiera w ciuchy, że braka <laughs> i idzie na ulicę miasta, aby posłuchać prawdy o sobie. Bo już kurwa ma, ma dosyć tego przepychu i miłości. <laughs> Dokładnie, sorry, to jest moje podejście. <laughs> No, znaczy, ale to. Jest pod, ja, ja, ja tego potrzebuję. Ja ja potrzebuję tego. Potrzebujesz bodźca. No potrzebuję to... bodźca, potrzebuję nie miziania, tylko e, uczciwej ewaluacji tego, co prezentuję. Ja tylko stary ze sceny. problem polega na tym, że to nie jest uczciwa ewaluacja. Nie, nie jest. Jest. Bo to, no. że, że, e, że to jest ewaluacja, która cię pozycjonuje bardzo źle, że to jest ewaluacja <noise> twojego starszego brata, który co byś kurwa nie zrobił i tak cię najebie. Bo ma, bo ma, nie, nie bo ma okres się. buntu, dojrzewania i stary jest po prostu hamski matarantulec. Nie, tak. nie zgadzam się. Absolutnie się nie zgadzam. Ja, ja, ja myślę, że to jest... Dobra, to może jest nie e, uczciwa ewaluacja, ale taka ewaluacja... Bardziej na zimno, na no chłodno, tak. gdzie ja faktycznie mogę zobaczyć e, szwy, mogę zobaczyć niedociągnięcia, mm. mogę się wy, wy, wywrócić i, i wiesz, a potem se wracam do swojego ciepłego zameczku i tam pan Łukasz Kowalski przygotuje mm -hmm. nosie, tam, <laughs> to pomystrznościę ja, i rozumiem. I, co? Więc a wtedy ja już wiem, gdzie naciskać. No mm -hmm. ale to, dobra. Wracamy do. A, wracamy. Bitu. wracamy. Ja, ciekawe ja... to jest bardzo, co mówisz. I w ogóle ciekawe, że do świetlicy lubisz yy, chodzić, bo to jest miejsce, w którym no. Mój brat teraz w ogóle próbuje tam trochę występować i. czekaj, co? Mój brat? Czeka, da... co? Yy, mój Twój bra... brat? Yy, tak, mój brat rodzony, no. Co ty gadasz? No. A czemu ty nie lubisz świetlicy? Yy... No bo tam, jakieś, bo, bo tam nikt mnie słucha w ogóle i mam wrażenie, że ja, ja za każdym razem jak tam byłem i przede wszystkim gwar na górze yy, jest i zawsze jest tam taki vibe bardzo konfrontacyjny jakiś taki, zawsze jest tam taki vibe, że ktoś tam dogaduje, że nie wiem. a Ani ta... razu się nie zdarzyło. Prawda? Kiedy ty byłeś ostatnio w świetlicy? Mm, no tak... Yy... <śmany> no tak pierwszy raz to byłem tak w szkole, ale to długo tam nie siedziałem, bo, bo mama mnie <śmany> <mi> odbierała normalnie. <śmany> Kurwa, to <śmany> <zadań>. <śmany> Nie, nie, no byłem no już dawno, no bo ja sobie po, po, no, postanowiłem... No kiedy byłeś? No nie wiem, z pół roku temu... A, no to nie jest tak dawno. Nie, no tak ja tam prowadziłem oponanki, wzięli... za, za dwa razy prowadziłem tam. No ale teraz wzięli się ci, ci chłopaki e, tam, że ten e, Roman Kostelecki, e, Kamil Maleszyk i oni tam zaczęli robić i to nabiera serio tak. bardzo fajnych rumieńców. Jest co tydzień, w so piątki, soboty. No to dobrze. No to, bardzo słuchaj, polecam, panie Cezary, nie jest skreślać tak, tego miejsca. Dobra, dobra, to nie skreślam, to, y, to polecam, <laughs> <laughs> ale i tak tam już nie pójdę. Rozumiem. Yy, dobra, a i robimy drugi. Drugi. A i uwaga, bo tu jest dopracowane. To będzie już w ogóle zupełnie co. Znaczy... Niszczonko. Nie, no takie wiesz, Tylko to jest surowa na razie, ale. To jest, a to już już special? Yy, tak. Od razu tak po, bez żadnego międzyczasie, to już masz wszystko. No tak? nie mam nic, stary, bo to jest. Ja zawsze tylko nagrywam. Przepraszam. No dobra, słucham cię. Tak, tak, yy, proszę, surowę. To ustawiam. I gdzie nagrywane? W świetlicy? kolegium e, e, Nobilium. A, pamiętam. Wtedy, coś mi się na Walasie spotykali, to Ty chyba ze trzy dni wcześniej tak, nagrywałeś, czy dwa tak, dni tak, wcześniej. Tak, tak, zgadza się. Bartek Walos nagrał w proszę Państwa. No. To jest dopiero historyczne. W teatrze. W teatrze. W ja tak samym... zacząłem występ, że Walosomania przeszła najśmielsze oczekiwania. Bo trochę mnie to wzruszyło też. 39,07. No też pracowałem przez jakiś czas za barem, jako barman chodziło. I, i zawsze jest jedno pytanie do barmanów, takie w Smoltoku. To jest pytanie, a powiedz mi, Cezary, czy taki barman, czy też trochę musi być psychologiem? I ja zawsze mówiłem, że nie, że jak najebiesz dużo godzin, to wyżyjesz samego barmana, nie, nie musisz być dodatkowo psychologiem. To się już to jest słowo w słowo to samo. Ale poczekaj. Ja Chociaż to by był kozacki zapis w kodeksie pracy moim zdaniem, że mało udani barmanie muszą dorabiać w prowadzeniu terapii poznawczo behawioralnej I że takiego terapeuty tam gadasz pół godziny o swoim starym i on mówi, no to ma pan ten syndrom szwedzki. Nie? I tak. Stokholski, kurwa, pan też jest barmanem? Co tu się dzieje. Tak, przepraszam, mało godzin mi dają w Ciekawe, bo y, Walos mi kazał to wypierdolić, bo to jest rozwodnienie. Ja się trochę z tym zgadzam, <śm> <śm> ale... A to powiedz ludziom, co to jest rozwodnienie, jakby nie wiedzieli. Mm, rozwodnienie to jest y, taki m, zabieg, że masz y, na przykład coś kondensację czegoś, skondensowane na przykład. To jest bardzo dobrze wytłumaczyć na przykładzie y, pastylki plusz. Masz skondensowaną pastylkę plusz, w której jest esencja rzucasz się do wody tak. i masz ją rozproszoną w wodzie, czyli masz, już nie masz takiego zbitego skurwysyna tak. mięsnego, tylko masz po prostu takiego. Dobrze, a w komedii? No, w komed no to jest metafora, Antoni. Wiem. No. Aha, w komedii to, to jest, no zamiast powiedzieć coś w dwóch zdaniach, to mówisz w dziesięciu na przykład i oszczędzasz na czasie i... No, ale miałeś tutaj... Ale to, jest to jest nie koniec. O Jezu, nie, przepraszam nie. bardzo, ale to czekaj. Ja tutaj chcę wrócić do tego, co ci Wales kazał wypierdolić Te no ten, 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 ten przykład w ogóle, znaczy jakby wyaktałtowanie tego, że barmani by dobrze prowadzili terapię poznawczą, że śmiesznie by było, gdyby słabi barmani musieli dorabiać w prowadzeniu terapii poznawczo-behawioralnej i że ktoś na przykład, że taki barman sobie nie radzi i ty mówisz kurwa, pan też jest barmanem. No także, no tak, no. Okej, okay, ale zostawiłeś, nie? Posłuchałeś no Walosa i ro rozwodnionko jest, bo tu jest śmiech. Jest, no. Dużo mocniejszy śmiech masz na, na, na tym, na... Jakoś mnie to yy... rozśmieszyło, że to jest taki, żeby... Bo to pokazuje, że to jest taki powszechny problem, yy, by był, mhm. że, barma, yy, że, że często nacinasz się, bo zamiast yy, prawdziwego terapeuty trafiać się barman, który po prostu... Ma za mało godzin. I nie, nie, kuman. Dobra, i ja na, uważam, że to spoko jest. Że faktycznie to może trochę jest słabsze, ale buduje to świat. Jakby no właśnie. Jest... No to się tam kurwa, nie zestraj, ty. No, valos. i ty. Walos. Wydaj specjala, to wydaj, pogadamy. Tak. szwedzki, nie? I tak. kurwa. Pan też jest barmanem, co tu się dzieje? Tak, przepraszam, mało godzin mi daje na Dobra, Muszę. I teraz będzie zmiana. No ale nie, spoko była praca za barem. Tylko była jedna mroczna strona pracy jako barman, i to byli ci ludzie, co y, przychodzili kraftowe y, piwa oglądać i pić. Ja, Jezus, man, przyjdzie się taki kolo w kaszkiecie, kurwa. Nazbierał 15 zł, już muszę sommeliera udawać przed ja, Jezus, man, ja mówię, chłopie, idź se do domu, nagotuj se zupy, wypij harnaś jak człowiek, daj mi kurwa spokój. Jeszcze ja przychodzili tam no, wielkogłowy, kurwa w tych kaszkietach. Mm, jeszcze tutaj bym chciał zobaczyć półkę z kraftami, proszę mi powiedzieć, czy jest tylko to, co widać. Tak mi no nie, no jest jeszcze bukojciec, ojciec, Syn Boży. No, różne są rzeczy, nie będę teraz ci tego wszystkiego tam nie tłumaczył. No i tu widzisz, został za, za, zastosowany zabieg zamienienia łyskarzy na krafciarzy, ponieważ przypomniałem sobie, że bardziej mnie krafciarze wkurwiają niż. Y, u No. Yy, no i taki, taka została poczyniona. To tak. duża zmiana, tam dopisane i, 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 i ten... I... Znaczy, no bo to się mi nie zdarza po prostu, takie rzeczy. A, a tutaj ewoluował ten beat po prostu. Jeszcze dodałem ten fragment, że idź sobie tam nagotuj zupy, dupy, nie zawraca i tam nie ma żartu za bardzo, ale tam Charno jest taka... Się wypij, to tak, jest... Tam jest taka gorzka irytacja dosyć finezyjnie powiedziana, co też sobie cenię. I ten, i taką. Okej, okay, no dobra, no ale to jest jakaś zmiana, panie Cezary. No to wspaniale, czyli jednak. Czyli dobrze. Czyli dobrze. Czyli nie jest, no tak źle. chyba Nie jest, jest, ale no słuchaj, no pracujesz, a są, się zgadza. Tak. Jest. co to było? To u mnie czy u ciebie? No, ja mam nadzieję, że nie znam tego dźwięku. Ja też nie, może miejsce się na dysku kończy ten, ale nie, nie, jest, jest aktałcik dodany, ładny i z tymi krawciarzami. Tam jest, kurwa, z tymi pojazdami po krawciarzach, to jest bardzo mi się podoba ten premis, że, e, że najcięższy element pracy barmana to jest właśnie użeranie się z krawciarzami, że to, kurde, musisz siedzieć i oni, ale a to jest wygórna fermentacja. Krawciarze są najgorsi. Sebastian Rejent, ja właśnie z nim siedzę, on siedzi i, i a no tak, bo teraz macie Rejent i Dąbrowski na streamie. Próbuję to zniszczyć od środka, to jest to jest mój plan, żeby zakończyć ten stream, żeby już od ludzi nie wyłudzali pieniędzy, ale no to jest inna rzecz, jakby to jest jeszcze Ale trochę to pracy. Sebastian teraz poszedł mocno, no bo on robi teraz świeże rejenty kurwa. i jeszcze Antoni i, i ten. On wie, że to się kończy, bo po prostu wie, że ten nie, nie, no a, a jak, jak szumi wraca, to szumi wraca. Mam nadzieję, ja się nie mogę doczekać, ja, ja chcę, niech on przyjedzie i ja już chcę kurwa nie musieli. Ale fajnie, chcę jeden odcinek, ale też sobie będę jeszcze oglądał. Bardzo mi miło, że mnie znej przekowałeś raz. W ja ci tak to zrobię że ten że podstawiłem tego Bobrnama pod Igora Kwiatkowskiego. O Jezu, to była najśmieszniejsza rzecz kurwa na ziemi Jak Tak, się ale to muszę, muszę oddać, że to wymyślił Sebastian Filipkowski i ja tylko to nagrałem. Więc dziękuję za znaimczekowanie. Ale chciałem powiedzieć, że, to, że to. pomysł był Sebastian. Propsy dla pana Sebastiana. było To Bo ty jeszcze tam wybrałeś tą piosenkę, tą drink, chyba. chyba. Ken sobie... ha Handle this, chyba. Ta, a, ok, o burritos. Chociaż ja akurat myślę, że byłyby takie, które by się lepiej nadawały, ale. Te Drink their Blood, Fuck their Wives, Wiesz, on opowiada o tych, tych, tych CEO, Amazona i tak dalej, mm. że oni są tacy mili I to by super pasowało do tego. Ja właśnie chciałem coś takiego bardziej, takiego podniosło takiego emocjonalnego Ah. Bo on tam, wiesz, bo to fajnie kontrastowało z tym, że, wiesz, że a, Igor Kwiatkowski schodzi, happy people, come on, wiesz, on tam stary. Co że po prostu robisz tak. Jezu, jakie to było niesamowite. To, to bardzo całkiem świetne. ciekawy był ten, ten wykon. No, to prawda. Ej, a mam takie pytanie, bo ja zauważyłem jedną rzecz w tym, jak montowaliśmy teraz ten materiał. No. Bo ja stary, na przykład, ten fragment akurat nie, prawdopodobnie chyba nie wyjdzie akurat ten, tylko z drugiego, bo tu są brawa ogólnie. I ja i my wypierdoliliśmy chyba wszystkie brawa. W, bo ja sobie zdałem sprawę, że ja nie lubię za bardzo y, ani braw, ani jak oglądać jak są brawa y, jakiegoś mm. występu, bo to jest takie. Jakbyś stary w ogóle... Jakbyś słuchał piosenki i ci nagle przerywa na 5 minut, bo ja fanboje tego typa, co, co śpiewa, wiesz, to przerywają po prostu, że to jest... Co ty myślisz o tym? O brawach? No. Nie, 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 kiedyś mnie rozwaliło, że Sawczuk przyszedł yy, w Olsztynie i, i mówi, że już przy, po piątych brawach już przestałem liczyć. Takie, ty liczysz brawa w ogóle? Co ty, co to jest za bo... Dlaczego w ogóle ludzie liczą brawa? W ogóle o co chodzi z tymi brawami? Że tak jakby brawa są wyznacznikiem, tak, jak tak. dobrze ci... Nie, tak, jak... tak. ja często y, na występach cisnę ludzi, że mi biją brawo i, i przestałem bić brawo. I wtedy lecisz, wiesz, lecisz, lecisz na ca całości, więc... Y, to jest, znaczy wiesz, bo dla mnie na przykład często to jest irytujące, szczególnie brawa, i ja szczególnie dbam o to, żeby wyciąć, w momentach, w których jest opowiadam się po jakiejś stronie. A, i są takie zgadzamy się. E, jak, tak, e, tak, bo, bo, bo to jest takie pokazanie, jakbyś był na klipie z kumplami takimi z tyłu i którzy potwierdzamy tę opinię, jak chcą, no, wiesz, no, no, co no. e, Że to jest takie trochę, mi się wydaje, sekuracyjne, ale mi się bardzo podobało, jak kiedyś z lewem występowałem i to, ja często kradnę od niego ten tekst, że zawsze ktoś tam zaczyna bić brawo, to on dobra, kurwa, nie, nie, nie jesteśmy w ja, ja, ja nie jestem tak przeciwnikiem mówię. braw i nie wycinam ich nigdy. Nigdy nie zrobiłem tak, żebym wycinał. Znaczy brawa. Nie, to nie jest tak, że ja wycinam, tylko często po prostu jest tak, że, że, że z tych dwóch wersji biorę tą, w której nie ma braw po prostu. Bo A -a. Mi to, po, do rytmu po prostu mi to nie. Nie siedzi i to jakieś tak. Nie wiem, mam... ale czasami pasują ryt, do rytmu brawa. że Masz taki wiesz, że masz bitę. Tu, 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 tu buf, i największa puenta i wtedy jest takie uwolnienie tego bitu, i tam brawa akurat idealnie pasują. Okej, okay. może tak jest tak zdaniem. Nie, nie, że tak, że w połowie, właśnie rytmu, tak jak ty mówisz, żeby nie rozbijać, tylko gdzieś jakby na zakończenie, na tą kropkę. Mi, no, chyba, wiesz, to chyba jak się tak zrobiłem awersyjny, jak y, robiłem, wrzuca, wrzucałem na TikTok jakieś y, y, shorty, bo tam to jest takie bardzo, mi się wydaje, Zbędne. Okay. Myślę, że y, szczególnie wiesz, jak masz film 20-sekundowy i, i 10, z czego sekund 10, braw. 10 tak, osiem na przykład to są brawa. Nie? No to nie, ja nie mam jakiejś awersji do braw, ale faktycznie czasami to rytm niszczy na występie. Że, Także czujesz, że ci ludzie po prostu ciągle klaszczą, o, o to chodzi? Jakby ja chcę tutaj pogadać, popierdolić, nie? No tak, no porozmawiać. No, 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 co słychać. <śmiech> no. <śmiech> no ale to dobra, słuchaj. Są, są zmiany i, i, i pracuje pan. I, I w jakim jak szybko żeś do, 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 doszedł do tych zmian? Ile ci zajęło grań e, dojście do aktautu dodatkowego pana psychologa? Hmm. Kurde, no, podejrzewam, że któregoś razu po prostu poczułem to i to powiedziałem po prostu. <laughs> I zostało. <laughs> analiza z Cezarem Pi. E, bo ja nie, nie, ja stary, no nie pamiętam. Nie ja rozumiem, jak ja nagrywasz. Żeby, znaczy, nie, po prostu. Y, to przychodzi do, przychodzi do ciebie czasami takie coś. Ale wyimprowizowałeś to, czy coś tak, wymyśliłeś? Tak, gdzieś tak. Tam, wyimprowizo A wyimprowizowałeś nie, może na scenie. Albo, albo wymyślił albo po prostu mi się tak pomyślało, że ej, następnym razem spróbuję to dopowiedzieć. E, albo coś takiego. No, i, i, i to się tak w ten sposób kształtuje. Jest to całkiem fajne, moim zdaniem. Jest, jest naprawdę git. Mimo, że Walos nie akceptuje to. No słuchaj, no ja już też się nauczyłem, żeby tam. Na, bo Walos najczęściej mądrze mówi i, i bardzo dobrze mówi. No ale jak mi mówi, że ja nie mogę użyć keczupu kotlin łagodnego, no to ja potem używam. No i żyje normalnie, wiesz. I, I się okazuje, że to nie jest aż takie istotne. Po prostu. No, absolutnie nie. <laughs> Ja Walosę tutaj zaproszę, zobaczymy co odpowie. Ojej, Jezu, jak ja czekam na to. No, on będzie Ciekawe, jak on wiesz, przybierze postać, bo Walos zawsze Walos jest taki bardzo dualistyczny. On jest, on może albo być taki bardzo, Dobra! to no, nie ważne, Dobra, kurwa, jebaś. albo będzie. No właśnie, jestem ciekaw, co wybierze. Ja strzelam, że będzie elokwentno zaangażowany Może. z elementami wyjebki okay. ten, Czyli to hybryda. będzie hybryda. dostaniemy hybrydę. No zobaczymy, no słuchajcie. No ja też czekam. No dobra, to co To może coś, kiedy to nie będzie? mam zielonego pojęcia. To proces jakby emocjonalny, no w tak, tak, montażowym balonem bo... jest. No tak, trudno. bo chyba jak z nim ostatnio rozmawiałem, to on mówił, że jeszcze tego nie przejrzał, że. No, że to musi się odkisić to, w ogóle swoje. Grudzień 2026, może coś takiego wiesz. A właśnie, a co z waszą imprezą z Popkiem, która miałaby odbyć się w 2022 roku? W końcu już ją zrobili, czy przełożyliście ją dalej? Bo, a właśnie, przepraszam, kontekst. Cezary razem z Piotrem Popkiem, chyba w 2019 czy 2018 roku, 18. stworzyli e, imprezę tam, że we dwóch, gdzieś występują, w 2022 roku, jeżeli nie pamiętam tak. Mm -hmm. Cztery lata do przodu zrobili wydarzenie. Mm -hmm. i, I co, odbyło się to wydarzenie? Słuchaj, no odbyło się. Natomiast e, chcąc jakby osłonić jakby takie personalne dobra osób no nie chcę się zagłębiać aż tak bardzo dlaczego tak było ale finalnie było tak że, że wystąpiłem ja i zamiast Piotra Popka wystąpił Tomasz Skrzkowski o Chrystusie no i od tamtej pory mamy ciche dni z Piotrem Popkiem na tym zakończę ale już tak się umawiamy na szachy, już minęło trochę czasu. oddajało. No, no i wiesz, no kurde, no... No zrobiło się kwaśno, no, no ale jakby impreza się odbyła, no. Impreza była. Hajs zarobiony już poszło. Tak, hajs zarobiony. <laughs> W życiu bym nie wpadł, że to się tak zakończyło. Bardziej bym się, żeby powiedziałeś że tak, e, nie, jednak olaliśmy. Nie no, nie olaliśmy, stary, to w ogóle było, oj dobra, już nie chcę popasa w ogóle ten, yy, jakby wywoływać do tablicy, było, minęło. Ale no, stary, swoje tam się natrząsłem. Oto, a najlepsze, że Tomasz Kwiatkowski to w ogóle, stary, się odezwał i powiedział, dobra, to ja za niego wyjadę, bo on, bo on kurwa, myślał, że zarobi na tym cokolwiek. A to były bilety po 5 złotych, stary. I w ogóle ten kurwa. Jeden się wyjebał na to, a drugi myślał, że zarobi. I we dwóch się okazało, że się pomylili. No to no. gratuluję, Cezary. Jest to Dziękuję. geniusz biznesowy, geniusz komedii. E, proszę Państwa, Cezary Pontewski. Dziękuję. E, I zapraszamy do niego na Pay Per View, czy na Panie. kanał youtubeowy Twój. E, powiem, Gdzie to będzie w ogóle? E, to będzie na stronie ponciaty.pl. Jest. Ale tak się nazywa ponciaty.pl? E, domena kupiona ponciaty.pl. Tam <laughs> można wykupić Paypal jak to mówi Wojtek Gola. Mordeczki, wykupujcie Paypal Na pewno będą <laughs> emocje. Michale, ja już nie mogę się doczekać. Zapraszam. Dziękuję bardzo Cezaremu, dziękuję bardzo Wam. No jak widzicie, e, rozmawialiśmy przez chyba pół podcastu z Cezarem o tym, jak radzić sobie z własnym ADHD jak okiełznać tego konia i, i być w stanie z nim funkcjonować. E, no ja musiałem dużo różnych systemów i, i trików wprowadzić we własne życie. Pewnie nie są najbardziej efektywne. Jeżeli znacie jakieś lepsze, proszę napiszcie mi, bo ja już, nie wiem, ja na serio już chyba pójdę do jakiejś poradni i się zdiagnozuję i poproszę, żeby mi dali jakieś narzędzia, bo ile można tak żyć. No dużo już stworzyłem systemów wradzenia sobie, ale też chciałbym jeszcze lepiej sobie z tym radzić. Więc e, e, apeluję o porady, ale e, no też jak widzicie, jak tutaj gadajmy też o rejencie, o tym, że on e, raczej właśnie w kierunku autyzmu sobie biegnie, to on ma zupełnie inne, inny system pracy. I ja się tak zastanawiam, że chyba każdy z nas jakby do, dopasowany powinien być do własnego systemu wewnętrznego, żeby wykonywać taki, taki zawód, który ci pasuje do tego, a nie, że kurde się w. Wciskać w jakąś formę, która kompletnie jest odmienna od tego, kim ty tak naprawdę jesteś. Po prostu się będziesz męczył i umierała, będzie twoja dusza powoli. No ja przyznam, jak pracowałem przed Excelem w biurze, to moja dusza gniła i, 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 i to z dnia na dzień coraz bardziej, żeby się to skończyło hardkorową depresją, a nie po prostu znalezieniem czegoś, co daje mi szczęście i, i pozwala mi jeździć po całym kraju i zmieniać cały czas środowisko i czuć się dobrze z własnym ADHD, więc. Yy, Polecam. No, więc to była jedna rzecz, jaką poruszyliśmy. Druga rzecz, jaka poruszyliśmy też, to była własna publiczność. I ja tutaj cały czas jestem w rozkroku, bo co, z jednej strony zawsze uznawałem to za trochę jakąś taką pułapkę i mam wrażenie, miałem wrażenie, że komicy trochę w takie ciepłe, cieplarniane warunki wpadają, gdzie mogą się przestać starać, a ludzie i tak wiele wybaczą. Ale z drugiej strony to, co mówi Cezary i to, co przywołałem przykład d'Agastan Hope'a, że jesteś w stanie powiedzieć więcej, bardziej. Mm, albo intymnych, albo skrajnych, albo bardziej wykręconych rzeczy na scenie i ci ludzie skumają, o co ci chodzi. Znalazłeś swoich, swoje plemię i swoich ludzi, do których mówisz, więc jestem teraz taki 50-50, czy może lepiej właśnie grać dla, dla własnej publiczności, która ci kuma, a nie zderzać się po prostu z ludźmi, którzy nie umieją, nie chcą, nie mają narzędzi, żeby ciebie zrozumieć, nie mają też światoboglądu, który gdzieś tam, wiesz, dzielicie i po prostu przebijanie się cały czas, jest cały czas jakby yy, nastawiasz się na walkę cały czas z publicznością, więc sam nie wiem jestem gdzieś 50-50 też na tym, więc może zmienia mi się jakiś światopogląd na to. No nieważne, słuchajcie, więc zapraszam na strony ponciaty.pl, żeby zobaczyć To jest Bełko Cezarego albo po 30 maja 2023 na YouTube'a Cezarego i na występy na żywo nasze też zapraszam i wszystkich innych komików też, bo komedia na żywo jest chyba najlepszą formą komedii, więc do zobaczenia w terenie. Pozdrawiam. Hej!